Hej, witajcie przy piątku. Kurde, miał być krótki spacer, już prawie 10 km przeszedłem. No ale nic, użyję sobie tego tła jako motywatora dodatkowego do tego, żeby nagrywać, bo dużo rzeczy związanych z dzisiejszym materiałem tak naprawdę prowadzi do tego, że potem praca może dawać frajdę i że może być takim elementem, który jeszcze gdzieś tam doda nam to jakieś dodatkowe fajne rzeczy w naszym życiu. Słuchajcie, chciałem dzisiaj pogadać z Wami o LinkedInie. Trochę kontynuacja tego tematu z poprzedniego filmiku, rozbudowanie go. I dzisiaj odpuszczam też ganę, bo w tych klimatach, gdzie jestem, jak gdyby, tutaj Wam mogę troszkę pokazać, w tych klimatach jak gdyby, no nie do końca da się gadać o Afryce. Przepraszam od razu, że tak macham tym, ale standardowo nie zabrałem ze sobą stojaka, bo głupio mi z nim chodzić po mieście. No, długa historia. Ale wracając do tematu, słuchajcie, dlaczego powinniście i dlaczego ja też cały czas jeszcze cisnę na LinkedIn i cały czas chcę się tu rozwijać na tej platformie, słuchajcie. Od razu wyjaśniając, ta platforma jest tak naprawdę Wam potrzebna w każdym momencie Waszej kariery. Obojętnie, czy się uczycie, studiujecie, czy też już pracujecie, prawda? Na każdym etapie Waszej kariery, czy to rozpoczęcie, czy już jakaś tam wersja rozwinięta, dojrzała, jest ona bardzo, ale to bardzo użyteczna. Natomiast im wcześniej zaczniecie pracować na LinkedInem, tym szybciej jakieś korzyści mogą Wam z tego wyniknąć. Przede wszystkim LinkedIn to jest miejsce, gdzie stworzycie sobie bez większego problemu tak naprawdę sieć kontaktów biznesowych. I nie chodzi o to, że nie pracuję i nie znam kogoś, czy nie mam znajomych, którzy tu pracują i tak dalej. LinkedIn działa na troszkę innych zasadach niż Facebook i tak dalej. Bardzo wiele osób po prostu przyjmie Wasze zaproszenie, jeżeli tylko je wyślecie. Natomiast pamiętajcie, że warto mieć zdjęcie i jakieś tam podstawowe informacje wpisane na swoim profilu, bo od takiego randomowego konta no, możecie się nie doczekać jak gdyby zaakceptowania tego zaproszenia. Co dalej? LinkedIn to jest nie tylko szukanie pracy, chociaż ja głównie na początku uważam, że to może pomóc. Natomiast to jest też miejsce, gdzie i są różni eksperci od tego, gdzie buduje się swoją markę, jak gdyby profesjonalisty, zawodowca, osoby, która zna się w określonych tematach i która w tych tematach ma jakieś mądre rzeczy do powiedzenia, czy to przy pomocy jakichś krótkich, nie wiem, postów, dłuższych artykułów, czy wręcz materiałów wideo. Ja akurat w zasadzie wszystko tego typu publikuję na LinkedInie. To powoduje, że możemy dodatkowych ludzi przyciągnąć do siebie, uzyskać zaproszenia do znajomych i tak dalej. I znowu, nie tylko ktoś, kto już 10 lat pracuje na danym stanowisku, czy nawet 5 lat, ale nawet rok wystarczy czasami, żeby już mądre rzeczy móc powiedzieć. A kiedy jeszcze się nie zajmujemy zawodowo, no tutaj jest oczywiście troszkę trudniej, ale możemy wrzucać pewne swoje przemyślenia dotyczące tego, jak zacząć karierę, jak wygląda z naszej perspektywy, jak chcemy zacząć karierę, jak chcemy się budować. Dlaczego nie pochwalić się tym, jakie mamy przemyślenia w tym zakresie. Więc wiedza, potencjalni klienci, kontakty biznesowe, plus jeszcze masa informacji o rynku i o firmach jest do zdobycia, bo na LinkedInie oczywiście możemy śledzić też firmy, które nas interesują i też wyszukiwać pracowników tych firm. Słuchajcie, bardzo często właśnie w komentarzach, które firmy publikują, do artykułów, czy materiałów, które publikują firmy, jest wrzucone, są osoby z tej firmy, można je poszukać, można zaprosić do znajomych. Natomiast też warto, od razu powiem, poza tym, co powiedziałem już, że miejmy zdjęcie i tak dalej, zmieńmy standardowe zaproszenie, jak gdyby LinkedInowe. Napiszmy tam 2-3 zdania o sobie, napiszmy, dlaczego zapraszamy do znajomych, chcemy nawiązać kontakt, bo jest to mimo wszystko fajne i tak naprawdę pozwala nam wyglądać dużo bardziej profesjonalnie. I LinkedIn, jeżeli będziemy go śledzić regularnie, dostarczy nam masę informacji z branży, która nas interesuje. Są, tak jak mówię, nie tylko firmy publikują, ale specjaliści z danych firm. Możemy tam komentować. To też może spowodować, że ktoś nas zauważy, że ktoś nas dostrzeże. Także jest to bardzo użyteczne narzędzie, takie social media, prawda? Ale social media bardzo profesjonalne i bardzo, wbrew pozorom, dające dotrzeć do dużej ilości informacji. Ja masę rzeczy udało mi się wyciągnąć i masę rzeczy tak naprawdę pozyskać dzięki tej platformie. Jeżeli pozwolicie, zerknę sobie jeszcze, co ja tutaj zerknąłem. Powiedziałem tak,
No i słuchajcie, jedna rzecz, o którą chciałem was poprosić. Jeżeli macie zamiar robić coś z LinkedInem, róbcie to regularnie. Nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, chociaż zajrzyjcie, przeklikajcie sobie jakichś znajomych, zacznijcie od tych firm, które was interesują, bo to są rzeczy, które się gdzieś tam dołożą. Jeżeli miesięcznie czy tygodniowo dwie, trzy osoby zaprosisz do znajomych, to będziesz miał już kilkadziesiąt osób po roku i to wszystko znowu gdzieś tam docelowo będzie mogło procentować. Zobaczcie, co ludzie publikują, zastanówcie się, a może ja też mogę jakąś wartość dodać. Szczególnie to, co powiedziałem, myślę, ma sens o tym, jak bym chciał, żeby wyglądała moja kariera, a nuż ktoś coś skomentuje. Są tam też hashtagi, o tym nie powiedziałem, natomiast nie jestem do końca przekonany, że one poprawnie działają i że ludzie wyszukują po hashtagach na LinkedInie. No ale jest. Czy coś jeszcze, jeżeli macie jakieś pytania, jakiekolwiek uwagi, problemy, jeżeli chodzi o LinkedIna, coś wam podpowiedzieć, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli ten materiał się podobał, łapka w górę. Polecam, no chyba pełna godzina, polecam też, jeżeli uważacie, że komuś może się przydać, udostępnienie. A jeżeli zupełnie przez przypadek trafiliście na ten materiał, to zachęcam do subskrybowania, bo no nie tylko takie rzeczy wrzucam. Słuchajcie, dzięki śliczne za dzisiaj, trochę się rozgadałem, ale znowu takie mega użyteczne narzędzie. Pamiętajcie, że wiedza wpływa na to, co mamy tutaj, ale nie tylko na to, że ten magazyn się zapełnia, ale również na to, w jaki sposób myślimy, postrzegamy, a jeżeli chcemy do czegoś dojść zawodowo, a wielu z nas po prostu taka droga czeka, nie to, że będziemy kolejnym tym Zuckerbergiem czy Gatesem. Trzeba się skądś uczyć, trzeba skądś wiedzę pozyskiwać, a szkoła, no nie do końca. Tyle na dziś. Trochę dłużej niż zawsze, ale myślę, że rzeczowo i wartościowo. Trzymajcie się, do zobaczenia w poniedziałek już w Polsce. Hej!